Cześć, siemanko, z tej strony Dawid, witajcie z powrotem u mnie na kanale. Typowo środa to oczywiście skrót meczowy ostatniego naszego meczu ligowego, ale w tym momencie oczywiście Was proszę o zasubskrybowanie tego kanału, zostawienie lajka i oczywiście po odcinku możecie napisać, jak poszło mi w meczu i jak oceniacie ogólnie ten mecz, a my przejdźmy do analizy tego. Ale zanim jeszcze przejdziemy do analizy, nasza sytuacja w tabeli. Ciągle jesteśmy na 9 miejscu, nic się póki co nie zmieniło, sytuacja z góry i sytuacja nasza jest ciągle taka sama. Także wydaje mi się, że na razie jest w porządku, nie grozi nam żaden spadek, co oczywiście mieliśmy na początku sezonu wyznaczone w głowie, ale no niestety ten mecz troszeczkę nam się nie poukładał, co zaraz sobie zobaczycie. Jeżeli chodzi o naszego rywala, było to Grodziszczanka, Grodzisko Dolne, którzy są na 13 miejscu w naszej lidze, walczą właśnie o utrzymanie, mają troszeczkę gorszą sytuację niż my. Ale powiem Wam, że boisko tam to jest najlepsze w lidze. Naprawdę takiej stolnicy to nie widziałem. Tutaj w okręgówce nigdzie, w czwartej lidze też bardzo ciężko znaleźć i chyba nawet w trzeciej lidze tutaj w moich okolicach bardzo ciężko znaleźć. Taka stolnica, że no normalnie wszedłem tam w tą niedzielę o tej godzinie 10:30, to ja sobie myślę, Boże, ale zarąbiście. Nie lubię grać meczy w niedzielę, to możecie się teraz dowiedzieć ode mnie, ale to boisko dosłownie to wszystko wywiał i się chciało tylko grać. Także przed samym meczem pan sędzia jeszcze Was pozdrawia. Rozpoczynamy mecz. Na początku się wprowadzamy stopniowo gdzieś tam, po prostu każda drużynka sobie troszeczkę piłką pogrywa i my już praktycznie w 10 minucie bierzemy i rozpoczynamy ten mecz wynikiem 1-0, gdzie chłopaki po prostu wkładają w futbolówkę z prostopadłego podania. No i nam wydaje mi się, że mecz się układa. To co było widać, starałem się Wam wyciąć, bo dużo miałem gry na przedpolu i gry nogami. Bardzo na to nam pomogła równa murawa, można było mi na spokojnie grać bardzo głęboko w światło. Także nie było dosłownie takiego zagrożenia, że gdzieś mi ta piłka skoczy, no i bardzo dużo tego wykorzystywaliśmy, co również też utrudniało pracę Grodzisku, ponieważ musieli o wiele więcej biegać i mieliśmy na początku właśnie z tego dużą, ale to dużą przewagę. Dochodzą do tego jakieś niegroźne strzały w światło bramki, plus dalej moje celne podania gdzieś na dłuższą odległość do skrzydłowych i dochodzimy aktualnie do sytuacji bramkowej dla Grodziska na wynik 1-1. Dochodzi do sytuacji, gdzie skrzydłowy z Grodziska ścina do środka i uderza z lewej nogi. Mój obrońca stara się to zasekurować, zastawia to nogą i odbija mu się idealnie po nodze. Strzał był mocny, także ona się idealnie mu odbiła od nogi i poszła idealnym, takim można powiedzieć, że półlobem, półstrzałem. No dosłownie praktycznie nade mną. Ja musiałem, że stałem bliżej właśnie, że krótkiego przepracować na długi, no i niestety nie dałem rady do niej dolecieć. Miałem ją gdzieś dosłownie na palcach, no nie powiem Wam dosłownie na których, ale gdzieś na pewno na tych trzech, gdzie ją praktycznie już ją spychałem, ale niestety ją dalej zepchnąłem w światło bramki, no i niestety mamy wynik 1-1. Ciężko mi stwierdzić na ten moment właśnie, jeżeli chodzi o moje zachowanie, bo stwierdzam, że jednak ustawienie było całkiem dobre, ze względu na to, że musiałem trzymać równo i krótki, i długi. A ta, że piłka po prostu poszła całkiem innym strzałem niż miała pójść, bo on teoretycznie powinien ją kręcić, żeby uderzyć w długi. Ona poszła właśnie, że rykoszetem i poszła właśnie takim półrogalem i jeszcze takim liściem, który opadał właśnie, że nade mną. Jedyne co mogę sobie teraz w tym momencie, tak sobie myślę, że mogłem pójść jeszcze zewnętrzną ręką. Czego nie wiem, czy to by było naprawdę, żeby mnie wyciągnęło bardziej, ponieważ wtedy bym tą piłkę musiał albo zbijać całkiem ze światła, co też by mogło skutkować tym samym, albo ją próbować przenieść nad poprzeczkę. Ciężko, chyba żebym po prostu obniżał krokami bardziej w kierunku światła bramki, żebym potem wpadł do tej bramki. Tutaj bardzo w sumie właśnie, że jest ciężkie. Wy też możecie mi znać, co Wy myślicie. Ja na pewno będę o tym rozmawiał z moim właśnie trenerem. No ale no niestety, no mamy wynik właśnie, że 1-1 i mecz zaczyna się od nowa.
Grudzisko w pierwszej połowie wszystkie swoje sytuacje stworzyli z kontr, także mamy właśnie jeden strzał, gdzie właśnie on był poza światło i drugi, gdzie prawoskrzydłowy dostaje prostopadłą piłkę, idealnie praktycznie jeden na jeden ze mną, ja mu skracam właśnie, że szeroko właśnie wychodzę i trafia właśnie gdzieś tutaj właśnie we mnie, potem gdzieś drugi strzał, gdzie on poszedł mi pod nogą i przełapuje piłkę i mamy koniec pierwszej połowy. Gdzieś na koniec właśnie się zagotowało i jednak było już tak troszeczkę właśnie, że stykowo, że oni też chcieli nas ukłuć, żeby fajnie sobie zejść do szatni. Schodzimy z wynikiem 1-1 i musimy sobie ustalić, jaki mamy plan na drugą połowę. Krótkie ustalenia w szatni, chcemy się skupić na tym, co dla nas jest właśnie najlepsze, czyli jednak wykorzystać to boisko jak najdłużej, ponieważ z racji naszych braków kadrowych musieliśmy siebie oszczędzać w jakiś sposób, żeby udało nam się skontrolować przeciwnika, wbić tą szpilkę jeszcze jedną. No i utrzymać właśnie ten wynik, stąd właśnie wychodzimy na drugą połowę. Rozmawiam właśnie tutaj jeszcze jednym właśnie z bramkarzem drużyny przeciwnej, żeby tam zostawił te dziury w siatce w razie dwu. Oczywiście, żeby tam jakby wpadła ta piłka, no to jednak, żeby właśnie gdzieś tam się wytyrlała. Rozpoczynamy drugą połowę, gdzie nadal mam bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi o dystrybucję, gdzie cały czas sobie właśnie gram nogami i staram się wykorzystać tą przestrzeń jako ten ostatni obrońca. I dochodzi do stałego fragmentu gry, gdzie Grodzisko ma rzut wolny, nie wiem z którego to mogłoby być, tak 23, 4 metra, tylko delikatnie właśnie, że pod kątem ustawiło się tam jeszcze dwóch strzelających, że mogli go albo zawijać nad murem, albo właśnie, że bardziej w światło bramki. Był on zawinięty właśnie tam praktycznie, gdzie stałem i nie decydowałem się dosłownie na łapanie, bo piłka mi idealnie zaczęła skakać właśnie, że przede mną. Mogłem co prawda właśnie, że wziąć po prostu i łapać sobie właśnie, że do koszyka, nie chciałem popełniać zupełności jakiegoś błędu, czułem się pewny właśnie, że w tej interwencji, którą zrobiłem, także wybiłem sobie ją do boku i miałem po prostu czystą sytuację, że piłka wyszła na rzut rożny. Grodzisko nie próżnuje i jest bardzo mocny strzał w boczną siatkę. Niby mam przestrzeń właśnie tutaj zamkniętą, ale przyznaję, powiem Wam, że zaskoczył mnie ten strzał pod względem mocy. Następnie mam jeszcze moją dystrybucję, jeżeli chodzi o grę nogą po ziemi oraz dystrybucję górną, gdzie przełapuję taki delikatny, można powiedzieć, strzał i wprowadzam piłkę na dłuższą odległość. I dochodzi do stałego fragmentu dla Grodziska, dokładnie rzut rożny, który jest bity w światło bramki. Ustawiam sobie obrońcę na 5 metrze oraz na słupku. No i było mówione, że któryś z nich ma po prostu za krótką piłkę wybić. Mój obrońca, który stał na słupku, miał to wybić, został zasłonięty przez tamtego i wpada mu po głowie i no nie miałem czasu na reakcję, bo to było praktycznie, że z metra, z pół metra. Byłem bardzo tym zaskoczony i no mamy wynik 1-2. Nie wiem, jak odnieść się do tej bramki, ponieważ to było troszeczkę z przypadku, troszkę myślę, że braku tej decyzyjności na przykład u moich obrońców, żeby praktycznie ciachnąć tą piłkę, wiadomo, też tam napastnik przeszkadzał, no i potem dochodzi do tego ściągnięcia tej piłki, no i wpada taki dosłownie wujek przypadek. No szkoda, nacisnęli na nas troszeczkę mocniej, my też troszeczkę tak bezkarnie musieliśmy się bronić, no i mamy ten wynik 1-2, który od nowa musimy gonić. Jedyne co jeszcze myślę o tej sytuacji, czy faktycznie, czy mogłem wychodzić, no co prawda ja trzymałem większe światło, można powiedzieć, że bramki. Tutaj praktycznie mój obrońca, jeden i drugi mieli tą piłkę w jakiś sposób opanowaną, im też na pewno nie pomagał właśnie, że wiatr. No i doszło do czego doszło, no wiecie, że błędy są błędy, no i trzeba błędy właśnie, że wykorzystywać, bo Grodzisko nas nacisnęło, no i jednak wykorzystali to w jakiś sposób, no i mają ten korzystny wynik dla siebie i praktycznie dla swojego utrzymania w tej lidze. My musieliśmy kontrować, marnowaliśmy na to siebie, Grodzisko nadal na nas naciska i jest kolejny stały fragment gry, dobrze wbity rzut wolny, który praktycznie spada tak pomiędzy mną a obrońcami. Wyszedłem do niego agresywnie i go wybijałem praktycznie po koźle, ponieważ różne mogłyby się wydarzyć sytuacje, jeżeli bym tego właśnie, że nie wybił. Stąd wziąłem się na decyzję agresywnego wyjścia i praktycznie no, wybijałem tą piłkę, tak wypiąstkowywałem ją całkowicie za 16. Kolejny mój kontakt z piłką, gdzie obrońca zgrywa mi po kontrze Grodziska i ja praktycznie sobie wypuszczam tą piłkę na 20 metr i staram się już wyprowadzać razem kontrę z moimi właśnie, że pomocnikami oraz napastnikami i jest ostatnia sytuacja, gdzie Grodzisko wrzuca, już po prostu wybija tą piłkę najdalej od siebie głęboko w pole karne, wyłapuje tą, można powiedzieć, że wrzutkę, już jestem gotowy na 16, żeby wznowić tą piłkę i kończy się w tym momencie mecz. W tym momencie możemy przejść do podsumowania tego meczu. No, nie wiem jak go skomentować, po prostu co miało wpaść, to wpaść, kto miał po prostu większe szczęście w tym meczu, no to
wykorzystał je w jakiś sposób. No i tutaj akurat górą było grodzisko. Nam no ta piłka w jakiś sposób też żarzyła, mieliśmy tę sytuację, ale jednak nie mogliśmy w tego wsadzić. Wydaje mi się, że mieliśmy stuprocentowe praktycznie szanse w pierwszej połowie, gdzie ten wynik powinien być minimum 4-0, no to ale niestety nasz, to szczęście się nas gdzieś nie trzymało. Są te właśnie w moim przypadku te dwie bramki, no jedna ten półlop, nie wiem jak się odnieść, to bardzo był mocny, w sensie, że rykoszet, no praktycznie już byłem bardzo blisko, żeby go wyłapać, no niestety no nie udało mi się w jakiś sposób, nie wiem właśnie, że co zawiodło, czy w jakiś sposób, czy ustawienie, czy mogłem się mocniej wybić, nie wiem, przyznaję, że to była ciężka piłka z perspektywy i właśnie, że moich obrońców i mnie i tych, można powiedzieć, że z drużyny właśnie, że przecinek sobie potem właśnie, że rozmawialiśmy. Druga, no to jest dosłownie, że wydaje mi się, że pech. Może w jakiś sposób brak decyzyjności, że zależy kto mocniej by po prostu ryknął. Tego nie wiem, no mogę wam to zostawić również do komentarza, co wy oczywiście o tym myślicie. No ja w jakiś sposób mam na pewno niedosyt, bo wydaje mi się, że powinniśmy stamtąd wywieźć na pewno zwycięstwo, a remis to minimum, można powiedzieć. Niestety jest taka piłka, no i jest to druga porażka w tych 9 meczach, z tego co pamiętam. Jest to co prawda dobry wynik, no ale jednak te punkty są każde ważne i jednak chcielibyśmy inkasować, bo wiadomo, że je wszystkie. No niestety wzięło nas boisko, zweryfikowało, no i musimy sobie odbić to w najbliższą niedzielę. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawiam wam oczywiście moje sociale, musicie ten przycisk subskrypcji zmienić oczywiście na szary. My się widzimy na pewno w kolejnym skrócie meczowym oraz niedzielnym odcinku, a powiem wam, że szykuje mi się bardzo ciekawy pojedynek bramkarski. No, resztę wam już zostawię do ocenienia oczywiście w komentarzu pod kolejnym odcinkiem. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo i trzymajcie kciuki za Iskrę, bo lecimy mocno z tymi meczami. Siemano mordy!